Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do The Evil Within. I tak, ostatnio rozpoczęliśmy przygodę, wszystko szlak trafił, nasze życie szlak trafił, nasze miasto szlak trafił. I teraz musimy ogarnąć, co się dzieje. Ale ogarnięcie tego, co się dzieje, nie jest proste. Tyle wam mogę powiedzieć. Tak, jeśli wejdę z rozpędu w drzwi, to Sebastian potraktuje z buta. Ewentualnie mogę po prostu szybciej parę razy kliknąć klawisz. Nie. Parę razy kliknąć klawisz otwarcia i to też podziała. I tak, generalnie jest rzecz, ponieważ jak widzicie, tutaj dużo szczegółów poszło w trawę na ziemi. I to nie jest tylko dlatego, żebyście czuli się lepiej i podziwiali trawę. Nie. W trawach są ukryte pułapki. Cały czas. Wnyki w tej grze to jest kuźwa... uch. I tak, generalnie mamy sneak kille i sneak kille to jest najprzydatniejsza rzecz w tej grze. Podkradamy się. Pojawia się opcja i Sebastian robi to. I to jest w ogóle interesujące, to jest nie wiem, pierwszy raz kiedy nie wiem... A i tak, generalnie jakby co? Nie, Sebuś, nie! Cofnij! O, cerzelik. Zwłoki to są pierdolca, Ragdoll to absolutne ścierwo. I tak, większość wrogów jesteśmy w stanie ubić na strzała, jeśli się do nich podkradniemy na jedno dziabnięcie. I tak, przywyknijcie naprawdę do tego, że będę odpalał menu, będę odpierał ekwipunek przy każdej możliwej okazji, ponieważ będę chciał albo sprintować przez tego klawisza, albo odpalać latarnię i no cóż, sterowania zmienić nie można, jeśli pytacie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ach, i tak. Mamy tutaj figurę Jezusa i proszę jakby nie komentujcie tego, że to ewidentnie kobieta, czyli potencjalnie może być to Maryja, ale ciężko wyczuć, ale w moim headcanonie to Jezus jest z nami i generalnie mamy figurki Jezusa. Figurki Jezusa zawierają sobie klucze, a klucze są spoko. Dobra, i tak, zaczynamy kurwa zabawę i teraz jakby problem, który ma ta gra, to system checkpointów. Checkpointy są porozrzucane bardzo, bardzo daleko od siebie. Jedna pomyłka i powtarzacie dziesiątki minut. Ej, stary, jakby wyrósł ci drut kolczasty, nie? I kolega, o mój Boże, Chryste Panie, co ci się stało? No. I teraz te dwa przystojniaki są zarażeni. Czym cokolwiek ich zaraża, definitywnie bez dwóch zdań są zarażeni. My mamy jeden pocisk. Bardzo mało życia. I wróg już mnie widzi? Tak, wróg już. Tak, widzi mnie. I to jest generalnie coś, co jest najbardziej opłacalnym szajsem w tej grze. Mianowicie, jeśli rzucimy przeciwnika w głowę jakimkolwiek obiektem, ja ponownie się uleczę, jakimkolwiek obiektem, on jest ogłuszony. Jeśli podejdziemy w tym momencie do niego z nożem, to możemy zaćgać go od razu. Tak, jakby trawa nie daje nam żadnej przewagi taktycznej. Nie ma tutaj cudownych krzaków niewidzialności z większości gier aktualnie. Nie ma też żadnego zmysłu detektywa czy innego widzenia przez ściany. Powiem więcej, jest ogólnie widzenie bardzo małej ilości rzeczy. No chodź tu, gnojku. O kurwa.
niedobrze. Stój! W imieniu prawa! A! Jezu Chryste! O, to okej. Okay. O, i zaczynamy, i zaczynamy. Chcę sprintować. Włączam latarnię, wyłączam latarnię. Stary, idź, bo rozjebie cię w walce wręcz, zrozumiano? Okej, dobra, Sebastian wypływa płuca. Tak, nie mamy żadnej formy uników, niestety. Lepa. Lepa. Mówię, walka wręcz, kuźwa. Ach! To jest coś, czego nienawidzę. Czy mogę go? Nie. Jezu Chryste! Epicka walka, prawda? Ja wiem, że to... No, i w tym momencie przegraliśmy. Ja wiem, że to nie wygląda, ale tak, ataki Sebastiana zadają obrażenia. Jakkolwiek mało by ich nie było. I tak, generalnie niedopieszczenie systemów, bo jakby wszystkie systemy w tej grze są w miarę fajne, aczkolwiek widać, że brakuje im szlifów. I na przykład właśnie mamy skradanie się. Kiedy jesteśmy w polu widzenia wroga, kiedy jesteśmy schowani, kiedy nie jesteśmy schowani. To są pytania. To są pytania, na które nigdy nie dostaniemy odpowiedzi przez całą kurwa tą grę. Nawet takie rzeczy jak czy wrogowie widzą widzą przez, nie wiem, jak daleko widzą, o, to jest, jaki jest ich zasięg widzenia, jakie jest ich pole widzenia. Czy Sebastian w tym momencie jest schowany, czy przez to, że cały tyłek mu wystaje za tego stogu siana, czy to jest problem? No. Jak daleko słyszą wrogowie, czy teraz mogą do niego podbiec i go zadźgać, czy muszę przekradać się na kuckach przez cały czas? Dobra. Nawet nic nie dropnął. A gdzie nasza butelka, Sebusiu? Nie, ty powiedz, jest kurwa moja butelka? Tu, dziękuję. Bez niej czuję się nagi. Nie chciałem podnieść notatki, goddammit. Dobra, notatka... Notatka z miasteczka z nad jeziora. Kiedy umieści latarnię morską na jeziorze? Czy może od zawsze tam była? To kręcące się światło, które kiedy przechodzi przeze mnie. Czuję, jak zabiera mi coś ważnego za każdym razem, kiedy na mnie najedzie. Ale nie pamiętam, co to było. Oho! I przez podniesienie notatki animacja stealth killa już się zrąbała. O, dobra. Tak, myślę, że granie w tą grę na normalu było dobrym pomysłem, ponieważ w tej grze... W tej grze bardzo łatwo zginąć i jakby to był ten moment w życiu. I tam będę musiał zabić ich ponownie, żeby nie było, nie? To był ten moment w moim życiu, kiedy wiecie, zauważyłem ten sznurek, tą nitkę, tą żyłkę. Kiedy już mój palec był wygięty na analogu. Ja mogę puścić analog, ale wiedziałem, że Sebastian, idąc za swoim momentum, padnie w tą pułapkę. O, dobra, teraz, okej, zrobimy to lepiej. Mówi się, że teraz to było sprawne, teraz pokażę wam szajs. Ho, patrzcie, jaki jestem dziki i frywolny. O, kurwa, zjebałem, podszedłem do tego z bardzo złej strony. Like a boss. Like a boss. Tak, generalnie to jest myk. Pułapki są złe. O kurwa, on jeszcze żyje, szlak. Złe i niebezpieczne. Ale również gra jest pod tym kątem bardzo uczciwa. I one działają zarówno na nas, jak i na wrogów. Jezu, nie, dobra, czekajcie. Skrót klawiszowy. Na górę. Dobra, dopychamy pociski. Tęsno. That's the way it is.
I tak, drop z wrogów jest bardzo randomowy. Tak więc niekiedy wrogowie upuszczą wam amunicję, inny raz upuszczą wam apteczkę. Innym razem nie upuszczą nic, jeszcze innym razem jakiegoś expa i tak dalej. No, expa w sensie, wiecie, soczek mózgowy, nasz ulubiony kisiel jabłkowy. To on daje Sebastianowi moc do przetrwania. To on jest źródłem jego potęgi. Tak więc tak. I teraz dochodzimy do pytań. Czy ta kobieta wstanie, czy nie wstanie? Jeśli wstanie, to musimy ją spalić, zanim to zrobi. Jeśli nie wstanie, to na chuj marnować zapałkę. Wiecie co? Zaufam jej. Kobietom ufam. O, strzykawa, nice. Walniemy sobie w żyłę od razu. Cyk. Możemy się chować w szafach i pod łóżkami, ale ten system jest bardzo... bardzo dziwny. I niekiedy wrogowie gubią nas z automatu, jak tylko schowamy się w czymś innym razem. Wrogowie wyciągają nas za szmaty, jak tylko animacja chowania skończy się. Tak więc... you know. Coś tu jest może? Nigdy nie słyszałem tego tekstu. Nigdy nie potrzebuję na to molo. Sebastian czuje się przyciągany do tego. I tak, zauważcie, że zniszczyliśmy tych dwóch gości. Checkpointu nie ma. Nie było checkpointu. Checkpointy są bardzo jasno zaznaczone symbolami na ekranie. Nie było checkpointu, to znaczy, że nie było checkpointu. Jeśli zginiemy, musimy znowu oczyścić tamto pomieszczenie, znowu zebrać wszystkie skarby, znowu zabić tamtą dwójkę. Tak, checkpointy. Checkpointy są match. O, checkpoint, dobra. Ogólnie tak, coś co warto wykorzystywać i ponownie ja wcielam się tutaj w rolę kuźwa waszego senseja, który wiecie cały czas myli sterowanie i absolutnie nie jestem super dobry w tą grę, ale mam parę, nie wiem, tipów powiedzmy. Tak, bardzo łatwo. Łatwiej gubi się wrogów, gdy przeskakujemy przez... przez płotki. Sebastian przeskakuje przez płotki całkiem sprawnie. Wrogowie tego nie umieją. A i tak, to jest ważna rzecz, o której gra nie mówi, ponieważ gra troszeczkę, wiecie, straszy tą całą mechaniką spalania zwłok i w ogóle. Ale raz zabici wrogowie nie wstają. Jeśli wbijecie im mózg w czachę... jeśli wbijecie im nóż w czachę, nie wstają, po prostu. Jeśli zestrzelicie ich i padną na ziemię, nie wstają, po prostu. Co z tego, że ten gościu ma jakby wielki pręt po środku głowy? Nie wstanie, spokojnie. I to jest taka właśnie pułapka na wroga. Ten gość jest martwy. A uwierzcie mi, ta gra o wiele chętniej sypie zapałkami, aniżeli bronią palną, amunicją do broni palnej. Tak więc, tak. Zaoszczędzajmy pociski, używajmy zapałek. I tak, to co mam teraz w ręku, pomyślicie sobie, że o, to pochodnia, znamy to z innych gier. To nieprzydatne narzędzie do oświetlania otoczenia, które naprawdę nigdy nie jest tak ciemne, żeby nie można było przez nie widzieć. Oj, nie, moi drodzy. Tutaj to jest maczuga anihilacji. Ponieważ tak, przypominam, podatność na ogień każdego wroga w tej grze. Tak więc, jeśli pacniemy kogoś tym, on płonie, on umiera, jest martwy i tyle, i nie ma nic do gadania. I tak ponownie te wnyki
Możemy wykorzystywać je do łapania wrogów, możemy je rozbrajać, z czego dostajemy części. Części są przydatne. Jeszcze nie teraz, ale będą wkrótce. I jeśli będziemy mieli ich dużo, to gra nam za to bardzo ładnie podziękuje. I teraz ogólnie, jeśli ktoś grał w tą grę, to proszę przypomnijcie mi, czy wrogowie reagują w tej grze na światło w ogóle. Ponieważ jakby ta pochodnia daje sporą łunę. Jeszcze ja mam płonący tyłek Seby, w sensie latarnię przypiętą do paska. Tak więc nie wiem, czy to zdradza moją obecność. Wydaje mi się, że nie, ale pewien nie jestem. O, tutaj mamy kolejną pułapkę. Hej ty! Twoja matka to chuj! O nie! No. O, pociski. To nie ja! To nawet nie byłem ja! To samo się zrobiło, okej? I tak, generalnie to jest mega interesujący, kuźwa, nie wiem, wybór designerski, tak to nazwijmy. Ponieważ jak być może już zauważyliście, a być może nie, ta gra bardzo polega na mechanice ognia do walki. Mogliście to przegapić, bo to bardzo subtelne. I definitywnie ten silnik graficzny, nie wiem na jakim silniku graficznym leci The Evil Within, definitywnie nie radzi sobie z płomieniami. Tak więc interesujący wybór, panowie i panie deweloperzy. Interesujący wybór. Czy ja mogę się tutaj wspiąć? Nie, nie mogę. To było odkrycie, bo nigdy nie byłem tam na górze. Tak więc, tak, za każdym razem, kiedy mamy pochodnie czy ognisko w pobliżu, to FPS lecą łeb na szyję. Tak więc, no. Funny. Śmieszne priorytety. Funny biznes, bym powiedział. Dobra. Widzę kolejną pułapkę i chyba nawet wrogowie nam się skończyli, więc mogę rozbroić i zabrać części. Zignorujmy to, że głowa Seby ewidentnie przeszła przez tą, wiecie, przez ten drut. Zignorujmy to. Butelczyna. To widziałem. A, mogę się schować pod łóżkiem, no tak. Gra nie ma dziwnego spawnu wrogów, na szczęście. W sensie je, ta gra podchodzi bardzo logicznie do swojej budowy poziomów i straszności i tak dalej. W sensie, jeśli oczyściliście okolice, ta okolica jest oczyszczona i nie ma żadnych dziwnych skryptów pokroju. I nagle Sebastian pochylił się do szafki, by wyciągnąć z niej coś. Kamera przybliżyła się do szafki, a kiedy oddaliła się, za Sebastianem stał wróg, którego ewidentnie wcześniej tam nie było. Gra nie robi tego typu rzeczy, a przynajmniej nie często. Może zdarza się to kuźwa raz w grze czy coś takiego, ale na pewno nie pamiętam, żeby to była, wiecie, stała rzecz. A, no i tak, eksploracja. Eksploracja jest, kuźwa, nie wiem... Eksploracja oznacza przetrwanie. Więc tak, mam nadzieję, że jakby nie macie nic przeciwko serii, która będzie miała takie raczej wolniejsze tempo. I oczywiście, jakby mógłbym przełączyć, nie wiem, grę na easy i przespeedrunować, jakby zmienić tą grę, kuźwa, nie wiem, nie powiem, że nawet, nie wiem, w Resident Evil 4, w grę jeszcze szybszą niż Resident Evil 4 prawdopodobnie. Te pułapki mógłbym korzystać, bo dobrze wiem, że zaraz będą tutaj wrogowie. Ale no, nie potrzebuję, whatever, wolę mieć części. W szybszą wersję Resident Evil 4, ale po co? Nie na tym ta gra polega. Dobra, i tutaj mamy tych dwóch przystojniaków. Oni wstaną. Ogólnie jeśli ktoś ma sobie te pręty, wstanie. To jest złota zasada. Płońcie. Dosłownie Sebastian spala swoich wrogów. To jest... Szanuję to w ludziach. Szanuję to w mężczyznach.
I tak, generalnie myk polegał na tym, że ta dwójka leżałaby sobie dumnie na ziemi przez cały czas, przez całą akcję tutaj i wstaliby dopiero w momencie, gdybyśmy zaczęli obracać tą bramą, tak, więc to jest rzecz. Dobra, okej, lecimy dalej. Pierwsza strefa skradana za nami. Jest trofeum, żeby przejść tą strefę i nie zostać zauważonym. To jest interesujące trofeum w tej grze z bardzo ogólnym systemem skradania. Dobra, teraz mam pochodnie, mam już nieco ammo, więc czuję się nieco pewniej, więc... Halo? Słyszałem coś. Więc mogę zacząć eksplorować. I cały czas patrzymy pod nogi. A! Ja też tak widziałem na początku gry. Tylko za drugi koniec. Sztuczka przeżycia polega na tym, żeby linę przywiązać do nóg, nie do szyi. Ogólnie tak, to jest odruch, który prawdopodobnie będę miał. Mam nadzieję, że będę go miał, bo ten odruch to kolejny odruch przetrwania. Potem gra zaczyna zasadzać miny na ścianach i te miny aktywują się od razu, jak tylko wykryją stojącego prosto Sebastiana. To bardzo konkretny typ min, nie pytajcie. Póki Sebastian klęczy, miny są ślepe i nie zrobią wam nic i możecie je rozbroić. I przeważnie te miny są rozmieszczane w nowych pomieszczeniach, do których wchodzimy. O! O kurde mol! To dużo chłopa. Panowie! Ach, to jest niestety wada. Wrogowie nie zapalają się od siebie. O, ślag by to. Och, jestem zbyt thick. O nie, Sebastianku, proszę, nie wypluwaj płucek, jeśli łaska. Dobra, ja będę uciekał. Walka z nimi jest mi nie na rękę. Czy mogę to spalić? Nie mogę. Ach, dobra, spoko, to jakby... To oskryptowana ucieczka. W sensie teoretycznie można ich oczywiście wszystkich wybić, aczkolwiek metodą predefiniowaną jest dobicie tej bramy z wieśniakami za sobą. I tak, bardzo toporny w sterowaniu Sebastian w cutscenkach zasadza dropkiki, nie wiem, i parkuruje się niczym asasyn. I to tak, to koniec rozdziału. Rozdziały mają bardzo różną długość. Tak, jakby ekstremalnie różną długość. Ten był całkiem... Oh, come on. Ten był całkiem krótki. Ale zdarzają się też rozdziały, które ciągną się i ciągną i ciągną. I czy my zaczniemy w naszym wesołym pomieszczeniu szczęścia? Nie, po prostu w jeziorze. Po prostu w jeziorze. Tak, ta skrzynka wygląda jak żelazo, a ta naprawdę to drewno. Skrzynka was poszukuje. Rozdział trzeci. W szponach hordy. Cyk. By the way, jakby Sebastian definitywnie, no ma chłopak power w łapie, nie? Dobra, otwórzmy menu w wyjątkowo sposób kontrolowany. Dajmy teraz strzałkę w dół. Użyjmy tego dziadostwa. O tak, leczonko. I bierzemy kolejną. Gra nie ma żadnej formy backtrackingu.
Tak, więc jeśli czegoś raz nie podniesiemy, to tracimy dostęp do tego, tak więc staramy się zbierać absolutnie wszystko. Przydatny kruk przydatności przyniósł nam zapałkę. To jest zapałka, której potrzebujemy, by spalić zwłoki, blokując nam drogi. Wiecie, to w ten sposób gra uczy was mechanik. Jeśli nie dociera do was forma pisana, gdzie gra zarzuca z okienkami, to w ten sposób gra pokazuje, co możecie robić bardziej w akcyjny sposób. O, dzięki. No, i tak, ta wioska. Ogólnie tutaj, w tej wiosce jest mnóstwo tego. Widzicie? Widzicie to? To flaga, czy też szmata, materiał. I tego jest naprawdę dużo. I to z jakiegoś powodu zażyna, i nie obciąża, zażyna konsolę. Tak więc jeśli Sebastianem zaplątacie się w taką szmatę, taki materiał, taką tkaninę wiszącą gdzieś tam, no to równie dobrze możecie zacząć oglądać pokaz slajdów w tym momencie. Ale dobra, tak, tutaj sobie zakończymy. Przed nami wioska potworów. Póki co absolutnie nic się nie wyjaśnia. My jesteśmy zagubieni, Sebastian jest zagubiony. Nic nie ma żadnego sensu. Ale brniemy do przodu i może zyskamy jakieś odpowiedzi po drodze. Trzymajcie się ciepło i na razie.